Część zadania A plus B była niezwykle prosta. Mieliśmy dane dwa ułamki i należało je dodać do siebie. No, niestety to jest zadanie sparingowe, więc był drobny szkopuł. Ułamki te były podane w postaci ułamka dziesiętnego, być może okresowego. Naszym celem było wypisanie wyników w postaci takiej samej. Zadanie to można zrobić co najmniej na dwa sposoby. Pokażę najpierw pierwszy sposób, za chwilę drugi. Pierwszy sposób jest taki bardziej matematyczny. Pomysł jest taki. Bierzemy każdy z tych ułamków i zamieniamy je na postać ułamka zwykłego. Następnie dodajemy je w postaci ułamków zwykłych, obliczamy wynik i potem próbujemy odwrócić tą operację, to znaczy próbujemy ułamek zwykły zamienić na ułamek dziesiętny. No więc tak, trzy rzeczy są potrzebne do zrobienia tego poprawnie. Pierwsza rzecz to jest, jak zamienić jakiś ułamek, weźmy jakiś przykład, może jakiś, nie wiem, strzelam, złośliwy. Jak zamienić taki ułamek na ułamek zwykły. Ten ułamek to jest jakieś tam x. To co możemy zrobić, to możemy na przykład przesunąć sobie przecinek o trochę. Na przykład jeżeli pomnożylibyśmy to równanie razy 10, dostalibyśmy, że 3,45 w okresie to jest 10x. Co nie? Gdybyśmy teraz pomnożyli to równanie przez 100, dostalibyśmy, że 345 i 45 w okresie to jest 1000x. Jeśli teraz od tego drugiego równania odejmiemy pierwsze, to okresy nam się skrócą. Dostaniemy 342, to się równa 990x. A zatem x to 342, 990. No i tak zawsze możemy zrobić, prawda? Zawsze możemy najpierw tak przesunąć, żeby nasz okres występował przy przecinku, a potem przesunąć o długość okresu, żeby te okresy nam się ładnie skróciły, tak? Czyli zawsze mianownikiem będzie jakaś różnica potęg dziesiątki. Licznik to będzie po prostu jakaś taka różnica tego naszego tego, co jest razem z okresem, minus to, co jest poza okresem. OK? Czyli to jest sposób, jak możemy zamienić ułamek dziesiętny, być może okresowy, na ułamek zwykły. No dobrze. Pytanie, jak teraz dodać do siebie dwa ułamki zwykłe. Czy mamy działanie postaci A przez B plus C przez D? Chcemy do siebie dodać te dwa ułamki? No to jest dość proste. Możemy licznik i mianownik pierwszego ułamka pomnożyć obustronnie przez d, to jest rozszerzanie ułamka, zaś licznik i mianownik drugiego ułamka pomnożyć przez b. Dostaniemy w wyniku ad przez bd plus bc przez bd, czyli w wyniku dostajemy po prostu ad plus bc podzielić przez bd. Tak, teraz już mamy wspólne mianowniki. Oczywiście na końcu trzeba ten ułamek być może skrócić, a być może nawet nie. Kwestia tylko, żeby nam nie wyskoczyło poza zakres liczbowy, który pozwalamy obsłużyć. No w efekcie mianowniki nam się pomnożyły przez siebie. Generalnie nie będzie jednak aż tak źle. Jeżeli długość tych opisów ułamków była co najwyżej 10-znakowa, to długość części po przecinku jest co najwyżej 8-znakowa. Czyli ten mianownik tutaj ma co najwyżej 16 cyfr. Tak? W najgorszym przypadku. Czyli jeszcze mieści się, powiedzmy, w zmiennej long long. No dobrze, no i teraz mamy problem taki, że mamy ułamek zwykły i chcemy go zamienić na ułamek okresowy. No to pomysł jest taki, że stosujemy dzielenie pisemne. Tak? Czyli zapisujemy sobie x podzielić przez y i dzielimy systematycznie tak, jakbyśmy to robili w przypadku algorytmu dzielenia pisemnego. W momencie, kiedy jakaś reszta z dzielenia nam się powtórzy, no bo w tym algorytmie, weźmy jakiś może przykład konkretny, no nie wiem, 15 podzielić przez, może dajmy 16 podzielić przez 9, to będzie bardzo prosty przykład, to może dajmy 16 przez 11, o tak. No to jest 1, przecinek zostaje na minus 11, 5, czyli reszta jest 5, przedłużam do 50, dzielę ponownie, zostaje 4, odejmuję 44, mam 6,
6 to nie jest powtórzona reszta, wcześniej było 5, dopisuję 0. Dostaję 5 minus 55. Zostaje mi 5. No i zauważmy, że reszta 5 się powtórzyła. Tu było 5 i tu było 5. No to zauważmy, że cały proces zależał od poprzedniej tej dzielnej, którą miałem. Czyli jeżeli wcześniej wyszło mi 4 i 5, kolejne cyfry, no to tak się będzie dalej toczyło, tak? Czyli to jest mój okres. No więc to jest taki matematyczny sposób rozwiązania tego zadania. Zadanie to można zrobić też na drugi sposób, taki bardziej inżynierski, który polega z grubsza na tym, że nie przejmujemy się tymi okresami. To znaczy, jeżeli coś jest w okresie, to po prostu rozwijamy to, no nie wiem, do 1000 cyfr. I drugą liczbę analogicznie rozpisujemy do 1000 cyfr. Następnie implementujemy algorytm dodawania pisemnego na ułamkach. Wychodzi nam jakiś wynik. No i potem, tak, gdzieś tutaj jest ucięte. I potem naszym celem jedynym jest tylko znaleźć w tym okres. Tak? Jest kilka problemów z tym podejściem. Problem numer jeden to jest taki, że jeżeli utniemy w jakimkolwiek miejscu, to nie wiemy, czy nie było tutaj przeniesienia. To znaczy, być może to miejsce, po którym uciąłem, być może gdzieś tutaj było jakieś przeniesienie, które spowodowało, że tutaj jest troszeczkę więcej. To nie jest zbyt duży problem. Można sobie z nim jakoś poradzić. Inny problem jest taki, jak znaleźć ten okres i czy na pewno nie będzie tak, że ten okres będzie długi. Więc można dość łatwo udowodnić, że długość okresu no nie będzie większa niż najmniejsza wspólna wielokrotność długości okresów ułamków wejściowych, czyli z grubsza okres będzie miał co najwyżej kilkadziesiąt cyfr. Dlatego powiedziałem, że jak rozwiniemy powiedzmy do 1000, no możemy sobie na to pozwolić, to na pewno ten okres znajdziemy, jeżeli on występuje, tak? No dobrze. Jak znaleźć okres? No jeżeli rozwijamy niezbyt daleko, to możemy sobie pozwolić naiwnie, tak? Możemy sobie zgadnąć, gdzie ten okres potencjalnie miałby być. Zgadujemy jakiś spójny podciąg cyfr, który miałby niby być okresem, no i patrzymy, czy za tym ciągiem wszystko się powtarza. No i jeżeli tak, to wypisujemy po prostu ten wynik. No, zadanie nie było zbyt złośliwe, ponieważ dopuszczalne było wypisywanie jakichś takich no, dziwnych przypadków. W szczególności, na przykład, jeżeli na wejściu dostaliśmy takie dwa ułamki, no to rozwiązanie, które sobie wygenerujemy, stworzy nam no, taki ułamek. Tymczasem prawdopodobnie to, czego byśmy oczekiwali, to będzie jeden. Prawda? 1/3 plus 2/3 to jest 1 po prostu. Natomiast treść zadania nie wykluczała wypisania takiej odpowiedzi, dlatego takie rozwiązanie również dostawało maksymalną punktację, jeżeli ktoś zaimplementował je poprawnie.